Dzień dobry. Dzień dobry. Wyruszamy. Tak. Nad jeziorko. Oczywiście, jak zwykle spóźnieni. Tak. Wszystkie stwory na pokładzie i Bartuś. Słyszycie? Słyszycie, Bartuś? Tak, Bartuś? O, no. Jest i nasza owieczka, i Majeczka, i Beciusia, i Artur, i wszyscy są. Komplet cały. No, także już wyjeżdżamy z żegania, przynajmniej półtora godziny spóźnienia. Tak. A do 18 trzeba dojechać. Do 18 trzeba dojechać, żeby dostać klucze. Kurde, my to się mamy. Ale my tak zawsze się szybujemy. A my tak zawsze się wybieramy jak sójka za morze. I coś. I okaże się, że przyjdziemy. Jeszcze czegoś nam brakuje. I będzie nam czegoś brakować. No oczywiście chleba zapomnieliśmy. Nie mamy wcale, wody nie mamy wcale. Ale to kupimy w sklepie na miejscu. Tam jest Dino, to długo otwarte. Pojedziemy z Majcią na zakupy. No, będziecie mieli hol zakupowy. Także co, my wyjeżdżamy z żagania i widzimy się w Nowogrodzie. No jak coś będzie ciekawego, to wam pokażemy. Pokażemy wam kawałek Nowogrodu. Tak. Krosna Odrzeńskiego. Tak, jakby ktoś nie widział. No, co tam jeszcze? No zobaczymy zresztą. No to... Oglądajcie nasze filmiki, bo będzie fajna, znaczy może nie nagroda, ale coś żeśmy dla was przeszykowali. Coś żeśmy wymyślili. Tak. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, widzicie? I tak na odcinku 10 km nas czeka za 3 razy. Co nie? No. No, ile to już robią? Pół roku? Już nawet... Czy nawet dłużej? No. Czerwone. Ale to z budowy chyba. Pomknął jak. Pociął. Słyszycie, tak. Bartusia? I on tak będzie całą drogę. Całą drogę będzie miauczał. Po drodze nam zrobi niespodziankę. Tak. Jak zawsze pod Krosnem kupę zrobi albo wcześniej. No. Trzeba będzie go czyścić całego, jakby się zaraz wymarzę. Tak, trzeba będzie go. Chociaż nic jeść nie dostał, ale to... No dobra. Widzimy się w Nowogrodzie. Witamy wszystkich ponownie. Kurde, chciałem przekląć. Tak. Normalnie dojechaliśmy prawie do Nowogrodu. Zamknięta droga, bo dalej nie ma przejazdu. Tak. Nie ma wcześniej ani znaków, nic, że droga się kończy. A my pojechaliśmy tyle kilometrów. Tak. Staliśmy pół godziny w tych korkach różnych. Normalnie szok, droga zamknięta. Tak. Polska to jest stan umysłu. No, stan umysłu, szok. Jesteśmy tyle w plecy. No. Godzinę jedziemy, już parę kilometrów i teraz nas zawrócili. Jeszcze policja na końcu stoi i mandaty wlepia. Tak. No, no to już jest w ogóle. Przecież to już tu powinno być, że tam nie ma w ogóle ten. To już w żaganiu powinna być informacja, a nie my w tych korkach. Dobra. Widzimy się, jak spróbujemy wiochami gdzieś. Nie wiem, gdzie będziemy teraz jechać. No, spróbujemy gdzieś wiochami przejechać. Także trzymajcie się. Patrzcie, jaką autostradą jedziemy. Tak. Normalnie szok. To są polskie drogi. A za nami cały sznurek zawrócił i jedzie też. Co nie? No. No. Nie, i ktoś tam się chyba już wycofał. Nie, bo tak się kurzy. Tak strasznie kurzymy, że ktoś dał sobie już spokój. Dobra, widzimy się na normalnej drodze, bo stabilizacja nie daje rady. Patrz, kurwa, co ktoś tam wyrzucił. Zobacz. No widziałem kamienie, no. Masakra, co to się dzieje? Jedziemy trzecią godzinę. Trzecią godzinę. I nie wiem, ile żeśmy ujechali. A ujechaliśmy może z 20 kilometrów. Bo musieliśmy wracać. No, masakra. I takimi... objazd jest takimi dziurami, że normalnie... No nie idzie jechać. No. Tak. Co tu się 30 dzieje? Na godzinę można jechać. Tak to my, kurde, do rana nie zajedziemy. Tak. Co oni zrobili z tą drogą? Objazd jeszcze gorszą drogą niż była. No. Tam. Ale najlepsze to, że zamknęli dwa kierunki, nie? Tak.
Zamiast zostawić jeden drożny, to nie, zamknęli z dwóch stron. Zamknęli całkowicie. Oznaczenie dali takie, że prawie wszyscy, co za nami, to wszyscy tak samo jechali. No i wszystkim przy szlabanie stoi i proszę zawrócić. Tak. A jakie fajne te grupy są. No jakie te? To chyba są, nie wiem, czy jakieś to są rasowe jakieś. Wygląda jak. No. I teraz. To są drogi w Polsce. Ale tam ładny, nie wiem, zamek, folwark. Takie białe tulipany rosną. No. O, zremontowane wszystko tak, że... Tak. Trzeba będzie poczytać, wiesz, co no, to jest. No, co to jest. Wszystkie śrubki mi się w samochodzie podkręcają. Uwaga, uwaga. Udało się. Policja stoi. Wjeżdżamy do Nowogrodu, 26 km, a żeśmy wyjechali 2 godziny temu. Gdzie mam jechać? W lewo. No. A żeśmy wyjechali 2 godziny temu. Tak. Słuchajcie. No i teraz skręcamy i będziemy jechać. Słuchajcie, 2 godziny żeśmy jechali 20 km. No. Jechaliśmy prawie 2 godziny. No. Tak u nas są drogi oznaczone. No i zaraz wam pokażę, jak fajnie jest na skrzyżowaniu. Nie przekreślili w ogóle zjazdu na żagę. Zobacz. Tutaj zrobili objazd. Powyżej 3,5 tony do żagania. A jak my mamy jechać? Aha, widzisz? Teraz tu zrobili, żeby jechać prosto. Powyżej 3,5 tony. Po 3, no. Ale my nie mamy 3,5 tony. No. No, z tej strony ładnie, bo jest objazd i na wprost. I tu jest... O, i tu się właśnie kończy droga. I myśmy tu byli już. Tak, my żeśmy tu byli 2 godziny już temu. Myśmy tu 2 godziny temu byli. No godzinę, półtora godziny no. temu. Półtorej godziny temu, żeśmy tu byli. No i my już skręcamy tak, jak mieliśmy skręcać. Tak. Na Krosno. Już dawno powinniśmy być za Krosnem. No już byśmy byli prawie na miejscu. Tak. No, psiorki sobie latają. Już prawie byśmy byli na miejscu. No ale tu zrobili też, patrz. No. No i lepiej naustawiać takie coś. To... Tu już ze 2 lata stoi. Tak. Na dół się jedzie na rybki. O, stary dworzec w Nowogrodzie, patrz. Ty, on tu jeżdżą pociągi. No, bo ktoś tam... Zobaczcie, co zostało z dworca w Nowogrodzie. Wiatę im postawili. Dobra, wyjeżdżamy z Nowogrodu. Widzimy się w Krośnie. No, słuchajcie, dzisiaj to na mnie idzie. Był wyjazd do Krosna. Robią most w Krośnie. Tak, i następny objazd. Następny objazd. Musimy jechać dookoła. Następny zaraz 20 km. No, także słuchajcie, tam już, tam daleko jest Krosno Dżańskie. Tak. I tam powinniśmy tam... Tam powinniśmy jechać, a my się po prostu oddalamy. Tak. Oddalamy się od Krosna. Normalnie dzisiaj to jest jakaś porażka. Słuchajcie, żeby 100 km jechać już 3 godziny i my mamy jeszcze tyle, że szok. No. Dobra, widzimy się. O, Krosno, tam macie Krosno Odrzańskie. Słyszycie? Krosno Odrzańskie 3. Tak. No i Bartuś. Ale im się spieszy. Nie, dobra. Druga część zaliczona trasy. Jeszcze jedna. No. Ale tu korek. Bo oczywiście, ale ten most od tamtego roku remontują. No myśmy jechali też objazdem. W wrześniu. Roku. No.
A, i zjeżdżamy na pierwszy most. Przed nami Krosno Odrzańskie. Odnoga Odry. Pokaż, jak porobili. Ale nic nie widać. Kurczaki. O, jak ładnie. Barki stałe. Teraz wjeżdżamy na rynek. Na Krosno Dolne. Tu tą wieżę pokaż ładno. Nie wiem, czy będzie widać. Trochę będzie. Tutaj taka wieża kościelna. O, widzicie? I wjeżdżamy na główny most, który też jest w remoncie. Na. Normalnie nie wiem. Na Odrę. Czekaj, tu są światła jakieś? Były, ale już nie ma. Nie ma światła, dobra. Chociaż tu. O, na górze Krosnogórne. Łodrzańskie. Nakładka jest z tamtej strony tylko. O, patrzcie. Tu macie widok na Odrę. Ty, a to jest nowy most? To jest nowy most. Tam jest stary. Jedziemy nowym mostem. Tam jest stary, co jeździliśmy wcześniej. Patrz, oni wybudowali nowy most. To znaczy, co będą dwa? Nie, czy tamten jest rozebrany, zobacz. Nie wiem, a to był zabytkowy most. Może zrobią dwa. Może dwa będzie jedno. No i tu port w Krośnie Odrzańskim. Ale wszystko remontują, zobacz. Wszystko robią, no. Tu to idzie, kasiorki. Dobra. No. Na skróty sobie poszli. Frendy. Restauracja Mafia, pizzeria. Dobra, wyjeżdżamy zaraz z Krosna i widzimy się w Niesulicach. Za jakiś czas. No. I jest. Jesteśmy! Niesulice! Wreszcie! Wreszcie, słoneczko już zdążyło zajść prawie. Nie, ale jakieś takie zachmurzone. Zachmurzone, no. Jeszcze brakuje, że tydzień padało, nie? Tak. No i już było wszystko. Łopać, ile domków. No, ale domków. Ale budują. A to jest na sprzedaż te domki? Na sprzedaż, no, na własność. Ale to daleko jest jeszcze do jeziora. No, daleko do jeziora. Tu jest jezioro, na dole. Ale to trzeba iść, nie? Na plażę. A, jesteśmy w Niesulicach. Prawie 4 godziny nam to zajęło dzisiaj. Normalnie szok. No, Bartuś bidny. Majcia bidna. Ale oni z nami potrafią nad morze, Artek. No, ja wiem. Oni płaczą, no ale... No. Majcia to nie, Majcia nic. Majcia jest tak spokojna, ale... Ona może jechać i jechać. Tak. Ona tylko ją na siku wypuścić. No, ona by tylko miała nos przy oknie i turystka. Tak. 130 metrów do czegoś, do celu. Oho. O, a co tu jest? Sprzedają jakieś lody. A tutaj nie było tych domków, jak już pierwszy raz przyjeżdżali. No, tych nie było też. No i my już skręcamy na... Kormoran. Na Kormoran. Tanie obiady domowe. Ciekawe, co oni zrobili. Bardzo proszę. Widziałeś? No zobaczymy, co tam nowego. Co oni zrobili, tak. No chyba wyjeżdżają akurat. Nie, no co ty. Goście, bo to zżar rejestrację. Może ktoś był u kogoś. Może ktoś był. Pierwszym razem to tu w ogóle drogi nie było. No. Jak byliśmy, no. Tak, w ogóle asfaltu to nie było. Nie było asfaltu. Zaraz Becia wjedzie przez szlaban. Szczeli szlaban, co nie? Tak. Widzicie jakiś ośrodek? Tam, gdzie zawsze. A. I już wjeżdżamy na teren
Kormorana w Niesulicach. O. Dotarliśmy. Dotarliśmy w końcu, słuchajcie. No, jest i kormoran. Recepcja. Tak. Musi wziąć bilet. No. Tak? I widzimy się. Tak, ja muszę wziąć bilet. Przy domku. A później ten bilet oddam. No. Klucze pobrane. Tak. Jedziemy do naszego domku. Becia pipka, bo bez pasów. No. Będziecie no słuchać jak pipka. Już ten kawałek, tak. Pani winko niosła? No. Kaczki już czekają na ciebie. No. Ale jutro im kupię ten. Dzisiaj mam karmę, no. A tata kupię płatki owsiane im. Bo ja nie karmię kaczek chlebem. No. Kupuję płatki owsiane. Mhm. A co to za łódka przy rybakówce? A, żeby nie wjeżdżać, widzisz? Ale fajnie, bo jest tam otwarte. A jest otwarte, tam można tu z boczku fajnie, stanąć. No. Także widzicie? Będziemy znosić wszystko. Będziemy wszystko znosić. Becia sobie obróci. Tu a pan jak znosić. Zwykle. Co tu nie? Zostaw na razie. No. No. Tak, tu o. To. Dobra. To my się bierzemy za robotę. A teraz Wam pokażę, jak wygląda w środku domek. Tu wchodzimy. Tutaj macie zlew, szafki kuchenne, lodówka i kuchenka gazowa. Po tej stronie macie stół. O! Tu jest jedno łóżko z takim jednoosobowym z materacem. Szafa oczywiście z półkami, z wieszakami. Tu jest klimatyzacja. Tu jest wersalka rozkładana. Pokaż okna. Już tutaj macie łóżko takie też jak tutaj z materacem. Telewizor. Słuchajcie, i tutaj jest, już Wam pokazuję, łazieneczka. No ja wiadomo, kibelek. Prysznic. Tutaj macie bojler z wodą. I tutaj jest umywalka. I co mówiłeś, żeby co pokazać? Co z okna? Aha, no a z okna, patrzcie, mamy piękny widok, od razu jest no. Nad jezioro. Mamy piękny widok jeden, piękny widok drugi, tutaj właśnie, gdzie jemy śniadania nieraz. O, mamy następny widok, bardzo ładny na jezioro. No i jak wychodzimy, oczywiście tutaj macie swój taras, tu macie ławeczki. I jak siadam sobie tutaj, piję kawkę. No to mamy taki widok. Także jest wspaniale. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. No, trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, pa.